Kolejnym często zadawanym pytaniem jest, jak wyłączyć transmisję danych w swoim telefonie, jeżeli nie chcemy korzystać z danych komórkowych. Pamiętajmy, że telefony teraz są wyposażone zarówno w złącze Wi-Fi, jak i dane komórkowe. Jeżeli nie mamy takiej możliwości lub nie chcemy korzystać do ściągania danych przez sieć komórkową, możemy to wyłączyć, nie ma najmniejszego problemu. Wchodzimy w ustawienia. Wchodzimy w więcej ustawień. Mamy sieć telefonii komórkowej i mamy tutaj opcję sieć komórkowa. Włącz dostęp do danych za pośrednictwem sieci komórkowej. W momencie, kiedy wyłączymy tego ptaszka, dane komórkowe będą, dane, które będzie nam telefon potrzebował, czyli pocztę, obsługę aplikacji, instalacje, nieinstalacje, wszystkie dane internetowe, nie głosowe, będą pobierane tylko i wyłącznie w momencie posiadania połączenia Wi-Fi. Jeżeli wyjdziemy gdzieś z zasięgu, to te dane komórkowe, już Facebook nam się nie będzie synchronizował, poczta nam się nie będzie synchronizowała i nie będziemy mogli z tego korzystać. Dopiero po ponownym wejściu w zasięg jakiejś sieci Wi-Fi, do której mamy dostęp, będą się te rzeczy aktualizowały. Pamiętajmy, że w ustawieniach często są różne podmenu. Tutaj widzimy tryb blokowania. Wydaje nam się, że jest tylko przełącznik, ale nie bójmy się kliknąć w ten tryb blokowania, bo okazuje się, że klikając to nie mamy tylko możliwości włączenia i wyłączenia opcji, ale również jej spersonalizowania. Tak samo jest tutaj więcej ustawień i widzimy. Wydaje się, że sieci telefonii komórkowej już to jest ostatnie podmenu, ale jednak możemy do niego wchodzić. I zawsze należy eksplorować aż do ostatniej możliwości. Proszę zawsze tutaj w tych ustawieniach popatrzeć, z tego względu, że one w zależności od modelu telefonu, od producenta i od systemu zainstalowanego, bo wiemy, że jest tutaj pewien podział, bo sporo urządzeń jeszcze ma starszy system, sporo ma nowszy, ale zawsze w tym menu ustawienia wszystkie niezbędne funkcje znajdziemy.